Jest z nami Oskar Guła z AS Romy. Witaj, Oskar. Dzień dobry. Oskar zdobył zwycięską bramkę w meczu z Bayernem. Powiedz nam, Oskar, jakie to uczucie uszczęśliwić wszystkich starszych kolegów? No ogólnie bardzo fajne uczucie, ponieważ przegrywaliśmy 1-0. No i tak się składa, że udało mi się strzelić tą bramkę w ostatniej minucie, więc to było super uczucie. Kiedy strzeliłem bramkę, odwróciłem się i wszyscy tam znajomi, kibice zaczęli się cieszyć wszystko. Jesteś najprawdopodobniej, a raczej na pewno najmłodszym uczestnikiem naszego turnieju. Powiedz mi, w jaki sposób się tutaj znalazłeś, w jaki sposób znalazłeś się w fanklubie? Tak się składa, że mój tata jest administratorem pewnej grupy właśnie na Facebook Romanisti Dalla Palonia. No i przyjechałem razem z nim. Dla mnie nie ma różnicy, czy gram ze starszym, czy z młodszym. A powiedz nam, czy poza tym turniejem gdzieś uprawiasz piłkę nożną, czy jesteś kompletnym amatorem w tej kwestii? Nie no, gram w piłkę nożną w ŁKS-ie Łódź. Okej. Okay. Powiedz mi, na co liczysz w dalszej części turnieju, jeśli chodzi o twój występ indywidualny, ale też jeśli chodzi o drużynę? No, mam nadzieję, że, bo teraz będziemy grali z Interem Mediolan. Wiadomo, że sprawy kibicowskie za bardzo się nie kleją, to mam nadzieję, że z nimi wygramy. Jaka będzie taktyka na to spotkanie? Szczerze mówiąc, nie mamy taktyki, po prostu wygrać mecz. No to życzymy powodzenia. Dzięki wielkie. Dziękuję również.